Już prawie 5 lat minęło od mojej rozmowy z Messi na Skype. Wow. Ciekawe, co tam u niego słychać. Chyba nic wiele się nie zmieniło, bo to wciąż jeden z najlepszych piłkarzy na świecie, więc zapraszam na Graj jak Messi 2. No witam Cię, człowieku, tu Krzychu Gąka. W skrócie podbijam świat z piłką nożną. Człowiek. Taką Waszą aktywność to ja jak najbardziej szanuję. Pod ostatnim odcinkiem było tyle wyświetleń, tyle łapek w górę i tyle komentarzy, w związku z czym wracamy z regularnymi odcinkami serii Graj Jak. Ale to od Was zależeć będzie, czy będą pojawiały się raz w miesiącu, czy co 2 tygodnie. Jeżeli chcecie, aby następny pojawił się już za 2 tygodnie, to wbijacie tyle łapek w górę. Jak się nie uda, no to za miesiąc. Do roboty! No to zapinamy pasy, bo czeka nas dziś ostra jazda. They see me rolling. Jak się bawić, to bawić się na całe. Ale zawsze z klasą. O, to właśnie stąd te ruchy na boisku. Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz. Każdy z... Ale o wymianie spodenek? Rozbieraj mnie! Nie tłumacz nic! Ale co? Na ścianie sobie gacie powiesisz? Ale jak z Messi? Chyba da się to zrobić. Może ktoś chciałby pożyczyć takie z okrajaczami? No wiecie, na... No, przydałyby się chyba. Koniec tego jajcowania. Jajcowałem! Dobra, ale mam jeszcze dla Was jedno wyzwanie. Kto z Was jest w stanie stworzyć lepiej wyszkolonego piłkarza od Messiego w grze? Nawiązałem współpracę z grą footballteam.pl, w której możecie tworzyć swój własny, indywidualny profil gracza. Tworzycie piłkarza, podnosicie jego umiejętności, możecie rywalizować z przeciwnikami, zapisywać się do drużyn, rozgrywać mecze, no i w przyszłości grać również w drużynie trenujskrzychem.pl. Link do rejestracji macie w opisie i uwaga, jeżeli zarejestrujecie się właśnie z tego linku, no to dostajecie naprawdę mega dobry start na początek, dużo więcej energii. Dołączcie, podajcie swoje niki, zapraszam do gry i lecimy. Czas przekmilić 2 najbardziej kozackie triki, które z pewnej części ciała Waszych przeciwników zrobią jajecznicę. Do roboty. Przygotowałem zagranie typowo piłkarskie, czyli zwód oparty o jego niesamowity balans ciała. Zobaczcie, jak tym ruchem położył przeciwnika. W skrócie, balans z wyprowadzeniem piłki do zewnątrz, następnie próba imitacji strzału, która sprawi, że ta piłka wewnętrzną częścią stopy zostanie uderzona do przodu i wy mijacie w ten sposób rywala. A jeżeli chodzi o freestyle, to rozkmijcie, że żonglować piłką nożną można również zewnętrzną częścią buta. W taki oto sposób. Co lepsze, taką techniką będziecie mogli przyjmować piłkę jak Messi, a nawet Robert Lewandowski. Zobaczcie, jak zrobił to w ostatnim meczu eliminacji do Mistrzostw Europy. Stajemy za piłką, a następnie przeskakujemy krokiem, jakbyśmy chcieli jeździć na łyżwach. Na słabszej nodze łapcie stabilność, a druga, czyli mocniejsza, przygotowana jest już do wyprowadzenia piłki zewnętrzną częścią stopy. Spróbujcie wykonywać to na zmianę, raz w lewo, a raz w prawo, bo nigdy nie wiecie, w którym miejscu na boisku będzie Wam dane wykonać ten trik. Teraz spróbujcie 2 skoki, a następnie wyprowadźcie piłkę. Piłkę staramy się uderzyć prostym podbiciem, a następnie natychmiast biegniemy za balonem. A gdy już to ogarniecie, czas na drugi etap. Prawą wyprowadzasz piłkę, a następnie stawiasz ją na ziemi, lewa do przodu i następnie znowu prawa imituje strzał. Najpierw spróbujcie to wykonać wszystko z miejsca. By stopniowo podnosić tempo, a następnie przejść do całego wykonania naszego zwodu już w biegu.
Zwykle Messi przed tym trikiem bardzo blisko prowadzi piłkę zewnętrzną częścią stopy. No i potem szacher-macher i Boateng leży. Lecimy z trikiem numer 2, czyli efektownym i efektywnym argentyńskim przyjęciem kapką, czy jakoś tak. Najpierw sam ruch. Łapiesz dobrze stabilność na nodze postawnej, a następnie drugą uginamy w bok. Naszym zadaniem jest uniesienie jej w taki sposób, aby bok buta znalazł się praktycznie równolegle z ziemią. To jest ziemia, to jest bok buta. Im bardziej równolegle będzie ułożona stopa, tym bardziej prawidłowo będzie wyprowadzenie piłki pionowo do góry. Teraz piłka w dłoń rzucamy, aby raz odbiła się od ziemi i staramy się imitować właśnie ten ruch. W ten sposób złapiemy dokładne tempo wykonania uderzenia. Kolejny etap, czyli wyprowadzenie tego przyjęcia uderzenia kapki. Kładziemy piłkę dłonią na boku naszego buta, przytrzymujemy, a następnie staramy się stopniowo podnosić nogę do góry, tak aby ta piłka poleciała tam, gdzie ma polecieć. Dłoń musicie puścić dosłownie w ostatnim momencie, kiedy właśnie ta stopa będzie równolegle, bo wtedy piłka poleciałaby w bok, ale jak w momencie równoległości z podłożem, to piłka wędruje do waszej głowy praktycznie. Czas na odbicie od ziemi, tylko nie w twarz, jak na tym przykładzie. Rzucamy jedno odbicie, no i rachu, ciach, ciach, rachu, ciach, ciach. Tak się w szkole powinno uczyć. Rachu, ciach, ciach, rachu, ciach, ciach. Jak już to umiesz, człowieku, to od razu wykonujemy wszystko z powietrza. Uwaga, ważna uwaga, nie róbmy tego wszystkiego na stojaka. Próbujemy trochę podreptać przed naszym uderzeniem, to znacznie ułatwi wyprowadzenie prawidłowego przyjęcia. Zwłaszcza zauważycie to w momencie, kiedy zaczniecie żonglować tą piłką wiele razy. No i teraz, waszym zadaniem jest stopniowe pobijanie swoich rekordów. Najpierw raz, potem spróbujmy odbić piłkę dwa razy, może złapać w dłoń, następnie trzy i cztery. Do skutku, w tego typu trikach czas gra olbrzymią rolę. Trochę wam to zajmie, ale wiesz, że już za tydzień będzie się odbijać piłkę minimum 6-7 razy. I nie zapomnijcie również, że dokładnie w taki oto sposób możecie również przyjmować piłkę, a następnie od razu biec i zdobywać bramki lub mijać rywala, przerzucać piłkę nad rywalem. To sobie tylko wymarzycie. Powodzenia! No i to tyle. Jeżeli chcecie, aby kolejny odcinek pojawił się już za 2 tygodnie, to musicie wbić tyle łapek pod tym filmem. A jeżeli nie, to będzie naturalnie za miesiąc. Bardzo wam dziękuję. Zapraszam wszystkich na mój obóz Trenuj z Krzychem wakacyjny. Tutaj www.obozytzk.pl możecie dokonać rezerwacji. Natomiast jeżeli chcecie kupić nasze piłki, to zapraszamy na stronę trenujskrzychem.pl. To tyle na dziś. Do zobaczenia. Yo!